I widzę was, Jarob Skocinek z Europy nie wstaje 4 Polakami. Wiem co robić, wiem co robić. Czego tu brakuje? Czego tu brakuje? Brakuje Złotej Ordy. A co to oznacza? Oznacza klejma na Krym. Oznacza wpieprz na Krym. Wezmę sobie Jedi Shulk Krym dla siebie. Przez morze. Będę szaleć. To lecimy. Tiracja i Bashikra. Bashikra uwolniłem. Własnymi ręcyma ich uwolniłem. Dobra, oni w sumie idą na nich. Mają bonusy na stepach, ale to jest liczba, to są armaty. I porobieni. O co się w ogóle bijemy? O Woronerz. Trzeba by się na Woronerz pójść i zająć od razu. Nie ma tu żadnego fortu, więc jest plus. Dobra, oblegać tam. Tu Krym pobili, tu kolejny Krym pobiją zaraz. W ogóle info połów, tajne przez poufne, że ponoć Lukas ten weekend ma robić live'a, szaleć ma. Silistra. Nie. Miałeś tak, że grałeś jakimś państwem, to Polska jak zaatakowała Krym, to wzięła sobie ziemię nie dla Litwy? Nie wiem, czy tak miałem, ale teraz tak będzie. Ja Litwie nic nie oddam, ponieważ Litwa ma około 40 prowincji. A więcej niż 40 nie może mieć. Może mieć max, no właśnie 40, a nie wiem dokładnie ile, bo już nie pamiętam. 39 pewnie jakoś. Okej, ale Krym już nie istnieje, mi jakąś małą aremkę. Zaraz ich pewnie Moskwa tutaj pociśnie, zaraz ich pociśnie Otomani, inne gówna, Irak może na nich pójdzie. Okej, wy pójdziecie tutaj, a wy tutaj. A Strań przydałby się zupić do końca. I może już Litwa ładnie połupiła go, bo to był fort. No i żeby go zdobyć, musiała go połupić. Okej, spoko. A, flota handlowa. Jednoczcie się tutaj. Kuźwa. Ładoga, gdzie leżysz Ładogo? Chyba gdzieś... gdzieś tutaj właśnie. To dwie Ładogi w ogóle. Zaraz zobaczę także. Produkujesz futro. To szlachta, leć. Church, power, stability, cost i tak dalej. Ale was mogę dofinansować ze środków Unii Europejskiej. Dzięki czemu się nie będziecie buntować. Kurde, safe mi nie działa, nie mam DLC Kozaks. Smutek. Nie wiem, czy staniał, czy staniali Kozacy, czy nie. Nadal kosztują w chuj dużo. O, ale tutaj Litwa chodzi z takiem potężnym. Okej, okay, już mogę pisować w sumie. Cancelled subject, release nation.
Dobra, war reparacje w takim razie. Dużo tych punktów będzie kosztować. Łocie, panie. Se to Kyzyliar odpuszczę i wezmę sam Krym i Jedi Shulk. Uważając, sam Krym bym tylko wziął w tej wojnie. I następnie bym claimował już, żeby mnie kosztowało. Bym mógł claimować całą tutaj zatokę tego Sea of Azov i jeszcze na Teodoro pójść. Astrahan im uwolnię. Okej. Okay. Kurde, nie wpadłem na pomysł, żeby mieć jak na ten... Dobra, nie wiem, Teodoro, będę z tobą walczyć? Polacy. 4 lata z Polakami. Nie macie sojuszników. I za 4 lata będę z wami walczyć. Baltic Sea, ale z Nowogrodu będę przysyłać. Jestem główną siłą teraz w nowogrodzkim handlu. Ale jak? A na G2 spójrz. Na G2 ile kosztują kozacy? Bo to na Steamie. Na Steamie Europa kosztuje za 20 euro. Na G2 40 zł. Europa, Universalis 4. No tutaj kosztuje Europa 34 zł. Cossacks. DLC Collection, Eldorado. The Cossacks. O, jednak dużo kosztuje, 74 zł. O, trochę kosztują ci kozacy jeszcze. Dobra, zjednocz ich, gdzieś do Benderu się cofnijcie. Warast oklejmuje jeszcze. Plus 10 jest, no i wzięli ludzi przeciw, kurwa, którzy byli chętni do nich. Tylko miałem wybór, albo Bohemia zostanie wierna mi. I zaatakuje Ottomanów, kiedy była okazja, albo zostanę cesarzem i wybrałem bycie cesarzem. Dyplomatyczne. No i pieniążki. A zbuntowali im się? Chyba tak i chyba padli. Albo odkryli po prostu to, że ich wspierałem. Okej, okay, teraz Sabotage Reputation, nie Sabotage Reputation, Show Discontent. Okej, okay, ale ja wam nie pomogę, mam was w dupie, co najwyżej moi wasale. No i 30% buntowników szwedzkich, znaczy ten, moskiewskich w Szwecji. 40%. Oni mają sojusz z Austrią. Atakując Austrię, bym zaatakował także Brandenburgię. Nie mają jeszcze sojusz z Holandią, a do Holandii nie mam dostępu. 70 parę złotych na G2. O, nie mam doradcy dyplomatycznego. Pretty fancy. I
15 faworków zyskałem. I jak mi wzrosł jeszcze bonus do handlu? 36%, nie wiem czy miałem 32 czy 36 wcześniej. Kiedy mogę was integrować? 91 i potrzebuję jeszcze jednej relacji do tego. Już za 10 lat. A was kiedy mogę zniszczyć? No tak patrzę na drogę rozwoju, no to trochę cienko widzę to. Ktoś mi kolejny zdech. Teraz od administracji mi poległ w życiu. Stability cost modifier niech będzie, modifier. ...88 cały czas jest. A 90 jest. I leć na 100, do 100 dobijaj. Rus mi się z wami już skończył? Nie, kończy się w przyszłym roku. I to jeszcze kolejnego claima zdążę zrobić. Na kafę. Okorowałem Krym. No nie! Co wy zrobiliście? Powiedzcie, że macie najlepszych sojuszników na świecie i nie walczycie z Ottomanami. Ja pierdolę. Co wy teraz myśleliście, wypowiadając wojnę Szwecji? Powiedzieć wam, co myśleliście? Nic, bo wy nie myślicie. Chyba, że Ottomani mają wojska, bo mieli jakąś wojnę. No nie, 50 tysięcy manpowera, 50 tysięcy armat. Jednak mają to robić, te wojsko, trzeba przyznać. Raz się żyje. Ja nie wrócę, kurwa. O armii jestem do dupy. No cóż, to bym powiem im później własną wojnę. No ja trzeba topowo armii walczyć. Jaki? Mówię to już po raz któryś raz. Obalić Sejm, czy One King to Rule Them All, chyba tak się nazywa. Winged Hussar oraz Poland Can Into Space. Nie, 11 moich handlowców zniszczyli, zapomniałem o nich. I straciłem przewagę teraz przez nich w handlu nowogrodzkim. Nie, koleś mi od dyscypliny teraz dech, no nie. National Manpower Modifier. Odeślę was do domu, może jakaś dyscyplina mi się trafi. Jest, setka. I Szwedom wybuchło 21 tysięcy buntowników. Mogę przejść, świetnie. Co najemników mam w ogóle? Do 20 pójdę na Szwecję. Albo nie. Załatwię ich. Jeszcze tutaj? Nie, idą gdzieś indziej. To ja wykorzystam to, że Hyundai jest płaskie. Dadzą sobie radę chyba ci buntownicy. Ile Szwedzi mają woja? A ja na piątce gram!
50 koła, no to jak kuźwa pójdą tam, to będzie przerąbane dosyć dla tych buntowników. A ja pójdę na górę. Mam nadzieję, że to, iż anulują relacje z Szwedów z Otomanami, to będzie przynajmniej podstawowy podstawowa wartość tej wojny. Ale morale weszły, weszła lepsza piechota, co się bardzo cieszę. 15, 13, czyli mam przewagę głównie w tej wojnie. Właśnie morali i lepszych jednostek. Jakieś 9000 się ustawiło. O. Oni jeszcze do Onecku muszą pójść, do Kargopolu idą. Na moich buntowników moskiewskich. Szybko, niszczy ich. Lecie, że mam buta. Nie mam buta. Ja tam do nich nie dojdę, kuźwa. Mam nadzieję, że przeżyją ten atak. Przeżyli. I do Ołoniecku idą. A ja Ołoniec oblegam, więc gówno oni zrobią, ci Szwedzi. No właśnie, polis nie sprawdza. Cavalry Combatability. A no tak. Nie zauważyłem Cavalry Combatability. Te idee mam już zrobione. Nie zauważyłem, że jedna daje Cavalry Combatability. Tak sobie wczoraj przed spaniem myślałem właśnie. Czy jakaś daje Cavalry Combatability? Muszę sprawdzić te polisy. Jedna daje plus 20%. Ile ja mam teraz Cavalry Combatability? Plus 68%. Chodźcie na Ołonieck. I invite you, motherfucker. I do cwele. Oni się tutaj wyprują. Przecież ta armia moja, jedna ich armia pocisnęła, druga dołączyła, to nie mieli szans. Dobra, wróćcie ci wy tutaj. No, Winged Hussars niedługo. Potrzebuję tylko jednostki Winged Hussars. Tej tutaj, która jest w chuj OP. No i jest achievement. A jednostka ta jest 22 poziom, czyli jednak trochę potrwa. No i te tanie technologie. Te tanie technologie te, jak się nazywało, dyplomatyczne. Resort taksy będę mógł to wezmę. I wy się bijecie. Nowy Sącz. Ten base tax, albo się obrażą. Na obrazę już niestety nie mogę sobie pozwolić tej szlachty. Ale chętnie im podliżę dupę, gdyż jak jeszcze raz tak dam, to dostanę dużo tego i dostanę dużo tego. Poza tym innych też muszę popatrzeć, czy już mogę, mogę. To ja na 50 przeżyję. Monopoli, pieniążki. Pff, nie obrażę się jakoś bardzo. A punkty dyplomatyczne się przydadzą. Zaraz sobie nadrobicie to. Dam wam jakąś prowincję bogatą developmentem. Trade. Nie trade. Ray Goods na przykład. Może Lwów. Lwów już macie. Krakowa nie posiadacie, a Kraków ma sól. I nie posiadacie na przykład Bekesu. Ale Bekes ma dużo base taxu.
Bender. Bender posiada nie tak dużo base taxu, dlatego mogę wam dać, ale nie, właśnie nie ma base taxu wystarczy. Krym mogę wam dać. Krym jest bardzo boostowany pod handel. I danie burżersom tylko sprawi dobrą rzecz. Provincial Unrest. Controlled by Burgers. Już burżersi się uspokoili. Tą kulturę będę chyba zmieniać. Chyba, że kultura jest duża. Jakbym Krym podbił, to może jakaś by była wystarczająco dużo. Wystarczająco duża. No i tak flota szwedzka została pociśnięta. Jeszcze wam armaty podeślę. No właśnie, zapomniałem o kozakach. Ale tu są stepy. Na sam będę dawać. Że one są kurwa bogate. Od Litwy będę dawać. Litwa ma dużo stepów. Ale jak te mają tutaj te bogactwa. Idźcie na Kargopol na przykład. Według mnie wystarczająco wam już pomogłem. 51 floty, 40 tysięcy Szwedów tu chodzi. Dobra, poszli na Kargopol, mogą przywrócić prowincję Moskwie. Foreign Air, ale mi to bardzo pasuje, że będzie Foreign Air. Pewno będzie rządzić pół roku i umrze. Cóż, it happens. Będę grać, ponieważ achievement to jest 32 poziom technologiczny. Hamburg. 32 poziom technologiczny potrzebny jest do jednego z achievementów, no to w sumie to jest koniec gry. Aż do końca gry, dobra, tutaj... A to 40 tu siedzi? Tak, cały czas 40 siedzi w Hamburgu. Osterbuten zdobędę. O, tu się biją, ale tu i 50 już płynie. Kuźwa, nobility, się radzą. Wyda się przy okazji na wojnę. No nie, sierad zajęty. Dobra, to was tutaj złączy. No idźcie szybciej, ta animacja. I Szwedzi padną sekundę, stack wipe. No i po chuj ja to robiłem. Dobra, idźcie na front. Albo nie, bo tracę 30. Tylko w high straciłem. Zdobądźcie Karelię, zdobądźcie kole i wracajcie tutaj. Prestiż. Dola Plandu. Pójdę, jak przerzucę tak wszystko. Celem wojny jest Lubeka, która jest przejęta. No i Szwedzi zniknęli, co oznacza szybką mobilizację wojska na ten kierunek tutaj.
Oznacza również podesłanie 12 tysięcy wojska tutaj od razu, by mi nie wyparowali. Ale Szwedzi przyszli tutaj. Do Finlandii się cofnęli. Ostergutland lecą. To przejmiecie Finlandię. A czy Hamburg nie zaczyna jako Hamburg, tylko zaczyna jako inne państwo? Chyba... Werden jest tutaj. Nie, Werden chyba zaczynało. No i się rozwinęło. Hamburg tworzył się w Iwencie dopiero. Jak Guza powiedziała wojnę Węgrom. Ale cisną Ottomanów teraz. A, bo to jest moja wojna. Spoko. Ta Moskwie pomagam, ona się to już wbiła w Krym. Nie będą po nim płacić, to jest wasz pokój, wy powinniście tutaj mameleuków uwolnić co najmniej. A nie, to Hanower może stworzyć, a sorry, zapomniałem. Szybko Alan przejmiecie. Stockholm nie ma fortu, chyba usunęli, bo on chyba zaczyna z fortem nawet. Mi się on podoba bardziej niż ten na pewno. Zostaje mój władca. Potem by się Unia Personalna z Litwą pewnie skończyła. Te mnie zablokowali tutaj. I się bawią. Tu. Lewo, prawo, lewo. Ale wypuścili mnie. Odbijają Lubekę, ale stolicę traci. Już powinien kończyć, w tym momencie dokładnie. Powinni odalaskowe im zablokuje. Trochę zbiednieją. Panie, że biją moich buntowników. Odbijają prowincje buntowników, których ja wspieram. Oni nie chcą już prowadzić tej wojny. Kończcie to. To wojnę. To szaleństwo. This madness. This is Sparta. Ile jak klatek potraciłem na tym streamie? Ponad 2000. Oczywiście, hire him. 20 tego Army Tradition. I o to nie chodzi, trzeba brać. W ogóle jesteś dosyć stary, to już jesteś nie najlepszy, więc mogę to zaryzykować. Będziesz sobie generałem. I będziesz tutaj. Ta atrycja jest niż. O, one są duże. Jak ta jest w Jamtlandzie? Supply limit. Bo Anglia weszła, wypadł. No ale niestety ja nie prowadzę tego potopu polskiego. Powiem teraz w sumie Brandenburgię w chuja zrobić i skończyć z nimi tą wojnę. Szwecja ma 9 ciężkich statków, więc w sumie gówno zrobią te moje 18 handlowych. Anuluj traktaty z Ottomanami. Austriakami zostawisz.
przecież mamy taki tras, że się nie obrażył. Jadą mi płacić, anulują Wyborg jako... jako ich claim, czy amnewę. Wyborg anulowali jako claim. I zakończyli relacje z Ottomanami. Perfekcyjnie. Natomiast normalnie się zbierzecie. Ale jak idzie gra, wspaniale idzie gra. A w ogóle sobie tak postanowiłem trochę. O godzinie 18, jak tu jesteście, zrobię ankietę. Jakoś tam Majo zrobił ankietę chyba. Tam losowanie. Zwycięzca dostanie moderatora. To gówno da w sumie teraz, ale kiedyś jak będą miał miliony hajsu i stówów, to da dużo. Nie powód do pochwał. Taki mój pomysł. No zobaczymy, jak ze Szwedami sobie poradzicie, kuźwa. Wspieram tych buntowników tak bardzo, jak dam radę. Ledwo zarabiam dla nich. A wy mi robicie takie rzeczy, że odbijacie ich prowincję. Chuj wam w dupę. Dobra. No, Finlandię uwolnili. Podali prowincję Moskwie. Ale to ja nie mam trusu z nimi. O kurwo. O, ale... Ale zaraz pójdzie... Kuźwa. Ale zaraz... Och, aż nie mam słów na to, co się zaraz stanie. Co miałem teraz brać w ogóle? Chyba quality miałem brać, albo ofensywne. Według tego ofensywne. Dobra, to zaufam. Ofensywny. Teodoro, teraz ty upadasz. Sorry, bywa takie życie. Tam. 5 prestiżu. Tak, quality tak, ale Michatro ma takie idee, że mu teraz ufam. Jeżeli chodzi o ideę. Chodźcie, tu szybciej będzie obleganie szło i większe szanse na zdobycie prowincji. Moskwianie dosyć długo powalczyli, szczerze mówiąc. Nie, Finlandia ma być moja, gdyż Finlandia jest dobra. Oni by mi pozwolili, oni już nie, ale jeżeli bym walczył ze Szwedami, to może by mi pozwolili. Na przemarsz, jak tu wyglądają unresty, no trzeba podnieść autonomię. Overexcencja na 23% wygląda. Jeszcze się claimuje. Kiedy was mogę integrować?
Za 2 lata mogę zacząć integrować. To technologie dyplomatyczne zaczyna nadganiać, już nie są tacy silni w porównaniu do mnie. Raczej jedną rzecz, ile mamy odcinka, jest taki fajny nowy sposób obejścia, który sprawdziłem. 41 zacząłem, jest co na 30 minut, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Europy Universalii 4. Widzimy się już jutro, jak wygląda się na YouTube'a chyba.